Mieczysławie, dzisiejszy solenizancie, czcigodni współbracia w posłudze pasterskiej, biskupiej, kapłańskiej, drodzy bracia i siostry. Zaproszeni przez księdza z biskupa metropolitę Mieczysława przychodzimy dziś w pierwszy dzień nowego 2024 roku modlić się o pokój w Ukrainie i na całym świecie, ale też o pokój w naszych sercach. Wszyscy boleśnie przeżywamy dramat wojny wywołany przez nienawiść i żądzę władzy sąsiedniego, słowiańskiego, a zdawać by się było jeszcze niedawno bratniego narodu. Niestety, nie wróci pokój na świecie, także tu, na walczącej bohatersko Ukrainie, jeśli do sumień i serc ludzi, do serc agresorów i obrońców, do naszych serc nie przebije się głębokie przekonanie, że przez wojnę tracą wszyscy, bo wojna to zniszczenie, to śmierć, to cierpienie, grzech ciężki popełniany wobec Boga i ludzi, to ból matek i żon, to sieroctwo dzieci. Jeśli Bóg nie otworzy serca i sumienia naszego i wszystkich ludzi, nie nastanie pokój na ziemi. Na początku dzisiejszej świętej liturgii usłyszeliśmy przed chwilą pełne nadziei przesłanie i błogosławieństwo. Pan Cię błogosławi i strzeże. Obdarzy Cię swą łaską i pokojem. Uwaga, nadeszła pełnia czasów. Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty. Bóg nie zrezygnował z człowieka, z naprawienia człowieka, z naprawienia świata. Ciekawa to rzecz, że pierwsi, którzy odkryli i usłyszeli Boży głos, odkryli Boży plan, to nie byli władcy, królowie, nie mędrcy nawet, ale pasterze. Prości, niekiedy pogardzani przez innych ludzie, którzy pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. I w tym niemowlęciu, w tej kruszynie ludzkiej godności, ludzkiego przesłania rozpoznali Bożego Syna, Boga Zbawiciela. Także my, prości ludzie, na ile jesteśmy ludźmi prostego serca, mamy szansę odkryć wielką, ważną prawdę, że dzięki Maryi i Józef i Jezusowi Bóg nie zrezygnował z człowieka i także dziś Boży Syn Zbawiciel przybywa, przybędzie, szuka i szukał będzie mnie, człowieka, aby pomagać, aby nas zbawić, aby wyzwolić się od nieszczęść, aby uporządkować świat według planów Bożych, a nie ludzkich. Już pierwsi apostołowie doznawali pomocy Maryi w najtrudniejszych sytuacjach. Wiemy, że po śmierci Pana Jezusa razem z Maryją modlili się wieczorniku i wyprosili Ducha Świętego, który zaczął otwierać ludzkie serca, nawracać z prześladowców, zaczynał czynić wyznawców Chrystusa. Pierwsza Maryja pokazuje moc Trójcy Przenajświętszej. Tajemnicę Boga obecnego pośród nas, który rodzi się w sercach przez chrzest. Przychodzimy dzisiaj do Maryi, która jest bardzo skromna. Niejako dopatrzyć ledwie ją możemy w tym obrazie. Ale moc Boża zamyka się w skromności, w kruszynie wiary, w tej nadziei, którą krzepiemy i z którą przychodzimy dzisiaj do tej katedry. Matka Boża i dziś przestrzega przed nieszczęściami, które nadchodzą na skutek relatywizmu moralnego, na skutek odrzucenia Bożych przykazań i ateizacji społeczeństw i całych narodów. A grzechów bezkarnie nie da się popełniać. One nie tylko obrażają Boga, one zawsze zwracają się przeciwko ludziom. Miejsce dzisiejszego spotkania przypominam pewien wymowny szczegół sprzed 250 lat, kiedy to tutaj, w tej świątyni,
Ówczesny rządca tej diecezji, arcybiskup Hieronim Sierakowski, przenosił słynący łaskami obraz Matki Bożej Łaskawej do wnętrza tej katedry, ale na ścianie polecił umieścić napis, bardzo ciekawy napis: Preter eundo cave ne taceatur ave. To znaczy: przechodni, strzeż się, abyś nie zapomniał pomodlić się do Maryi, abyś nie zapomniał powiedzieć to Ave Maria, pozdrowić jej, zaufać jej. Strzeż się. Nie zapomnieliśmy i dziś przychodzimy podziękować Matce Najświętszej za przeżyty niełatwy rok. Przychodzimy z całym zaangażowaniem i zaufaniem prosić Maryję o opiekę w nowym roku, prosić o umocnienie wiary i zwycięstwo dobra w nas, w naszych rodzinach, w naszych ojczyznach. Maryja uczy nas zaufania i wierności Bogu, a człowiek wierzący, zjednoczony z Bogiem, nigdy nie jest sam. Z nami jest Bóg. Nasza modlitwa, cierpienie, ofiara nigdy się nie zmarnuje, chociaż niekiedy trzeba czasu, aby jak to dobre ziarno wrzucone w ziemię na wiosnę czy na jesieni, po miesiącach, po jakimś czasie przynosiło owoc. Lwów to miasto bardzo ważne, zasłużone dla historii i kultury europejskiej, ukraińskiej i polskiej. Tutejszy uniwersytet przez całe wieki ujawniał najwybitniejszych filozofów, matematyków, logików i innych znaczących w świecie artystów. Lwów był przez wieki miastem wielu narodów, religii i kultur. Lwowianie wypracowywali nowoczesne wzorce zaangażowania społecznego i charytatywnego. Stąd, właśnie stąd także inne narody czerpały wzorce. Czerpała je również Polska. Tu zrodziło się harcerstwo, tu miały początek pierwsze inicjatywy trzeźwościowe. Tu założono pierwsze niższe seminarium duchowne, przygotowujące młodzież zainteresowaną kapłaństwem. A przecież pierwszą w świecie lampę naftową przed 100 ponad laty Ignacy Łukasiewicz oświetlił salę lwowskiego szpitala, gdzie dokonano pierwszą nocną operację. Tylko dwa miasta w świecie zostały też odznaczone najwyższym orderem virtuti militari: Lwów i Warszawa. Iluż pisarzy, poetów, artystów i społeczników zrodziła ta ziemia. Przecież obok Juliusza Słowackiego żył tu i działał i kochał tę ziemię Taras Szewczenko, Bruno Schulz i Zbigniew Herbert. A Jan Rozyn ozdabiał freskami nie tylko kaplicę seminarium we Lwowie, ale też i w Przemyślu. Ozdabiał też papieską kaplicę w Castelnuovo Gandolfo i kościoły w Nowym Jorku. Pragnę też wspomnieć o bliskich relacjach wielkiego Lwowa, według mnie z najpiękniejszym polskim miastem, z Przemyślem. Wspomnę zatem, że jeden z największych humanistów europejskich, arcybiskup lwowski Grzegorz Sanoka, pochodził z naszego Sanoka. On nie tylko obronił Lwów przed najazdem Tatarów, ale także uratował promotora humanizmu włoskiego, Kalimacha, któremu dał schronienie we Lwowie. Ważną osobistością wśród historycznych arcybiskupów lwowskich był, jak wspomniałem, arcybiskup Hieronim Sierakowski, który ukoronował obraz Matki Bożej Łaskawej w 1772 roku i ugruntował też pozycję archidiecezji lwowskiej na licznych polach, czym się naraził austriackim zaborcom. Oni go razem z kapitułą lwowską, z prałatami, kanonikami przez 4 lata uwięzili w Dunajowie. Nie można też pominąć wielkich zasług, jakie poniósł w służbie Kościoła święty arcybiskup Józef Wilczewski. To on pierwszy od
odnowił przecież śluby króla Jana Kazimierza złożone przed tym cudownym obrazem Matki Boskiej w tej katedrze, które król złożył po zwycięstwie nad Szwedami, po tym potopie szwedzkim. I to arcybiskup Wilczewski w 1910 roku wraz ze świętym biskupem Belczarem uzyskali dekret papieski promujący kult Matki Boskiej Częstochowskiej. Za czasów arcybiskupa, świętego arcybiskupa Wilczewskiego w czasie zaborów i podczas I wojny światowej bardzo aktywnie działał przecież we Lwowie kolejny niezwykły święty kapłan, ksiądz od dziadów, Zygmunt Gorazdowski. Ale nie można zapomnieć zasług też arcybiskupa Bolesława Twardowskiego, któremu archidiecezja lwowska zawdzięcza 241 nowych kościołów i kaplic, które zdołał założyć przed wojną, a przecież w czasie wojny ten bohaterski biskup dał schronienie także, dawał schronienie Żydom także w swoim własnym mieszkaniu, w pałacu. Chlubą archidiecezji lwowskiej było jej duchowieństwo, które po II wojnie światowej rozeszło się po całym świecie, wiernie służąc Kościołowi i ludziom. Postacią wprost wzorcową i symboliczną jest kardynał Władysław Rubin, syberyjski zesłaniec i duszpasterz Polaków, a także potem grekokatolików na całym świecie. W waszej katedrze umieściliście słusznie temu synowi, wielkiemu synowi lwowskiej ziemi tablicę. Polacy i Ukraińcy i Rosjanie i Niemcy i wszystkie narody sąsiednie nie powinny ze sobą walczyć. Powinny współpracować, budować dobro. To jest twórcze. Nienawiść zawsze jest destrukcyjna. W relacjach polsko-ukraińskich nie brakło niestety grzechów i błędów, które trzeba mieć odwagę uznać. Trzeba prosić Boga o łaskę przyjęcia prawdy, aby odżegnać się od zła. Trzeba przypominać też piękne przykłady współpracy i pomocy. Pozwólcie, że wspomnę, że pierwszą przecież gramatykę języka ukraińskiego stworzył ksiądz grekokatolicki, kanonik z Przemyśla, Iwan Mochylnyczki. W Przemyślu też przecież istniało wiele inicjatyw grekokatolickiego kościoła, wschodniego kościoła, promujących sztukę ikonograficzną i zasłużonych dla tych relacji polsko-ukraińskich. Lwów od wieków lubił się, że jest miastem wielu katedr biskupich, katolickiej, ormiańskiej, grecko-katolickiej i prawosławnej, ale przecież mieszkali tu także protestanci i Żydzi. Oprócz Polaków żyli Ukraińcy i Niemcy. Miasto wielu religii, wielu kultur ofiarowywało gościnę wielu narodom. Lwowiacy też nigdy nie przestali kochać swego miasta. Tę zdumiewającą więź ujawnił arcybiskup, później kardynał Marian Jaworski, urodzony we Lwowie, który za zaszczyt poczytywał sobie służbę odrodzonej macierzyńskiej diecezji. Na terenie dawnej archidiecezji lwowskiej urodził się też arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, dzisiejszy Soleniza. Wasz arcybiskup jako jedyny Polak w historii był osobistym sekretarzem dwóch świętych papieży i miał możliwość wyboru łatwiejszej posługi w Kościele Powszechnym w Watykanie lub w Polsce. Wiem to dobrze. On wybrał Lwów, bo z serca kochał to miasto, kochał tę ziemię, a ze serca był mocniejszy niż fascynacje łatwiejszego życia. Z uznaniem patrzę, jak z upływem lat arcybiskup Mieczysław pogłębia tę więź ze Lwowem, z archidiecezją i z Ukrainą, która staje się jego drugą ojczyzną. Nigdy się nie skarży na trudności, których ma niemało, ale które za łaskę Bożą przy współpracy z księżmi, z ludźmi
dzielnie pokonuje, nawiązuje kontakty i służy nie tylko Polakom i Ukraińcom, ale wszystkim dziś szukającym oparcia w waszym mieście. Stało się ono także obrazem otwarcia i gościnności. Ma arcybiskup szczególnie wrażliwe serce, gotowe pomagać kapłanom przeżywającym trudności, którym ofiarowuje gościnę, zgodnie z trudnym biskupim swoim zawołaniem humilitas, pokora. I on pokornie realizuje misję powierzoną mu przez opatrzność. A mówiąc szczerze, staropolskie przysłowie to mówi, że po pierwsze, że Bóg pokornym łaskę dawa, a po drugie, to pokorne ciele dwie matki się. Mądre przysłowie. I on nie traci na tym. Wszyscy z otwartym sercem w świecie całym, jak widzę, go witają. Dzięki temu tak dużo może robić. A wszystko to dzieje się za pośrednictwem Matki Bożej Łaskawej, która niech i dalej zachęca przechodniów do modlitwy, także za naszego dzisiejszego solenizanta. Preter eundo cave, neta ceatur ave, etiam proepiscopo Mieczyslao, neta ceatur ave. Przechodniów, nie zapomnij o zdrowaśce, także za arcybiskupa Mieczysława, aby i przez niego zrealizowała się nadzieja pokoju, pokoju w sercach, pokoju na tej ziemi i pokoju zbawienia, które przyniósł nam Jezus Chrystus. Amen.